Hej, witam wszystkich w typowaniu KSW44. Jest to moje drugie podejście, ponieważ przy pierwszym razie wszystko musiałem robić na szybko i nie byłem z niego do końca usatysfakcjonowany. Tym razem materiał sobie przygotowałem, więc zapraszam do oglądania. Zacznę sobie od walk, które interesują mnie najbardziej, do tych mniej przyciągających. Także na start wędruje oczywiście pojedynek Tomasza... Mariusza Pudzianowskiego z Karolem Bedorfem. Na papierze ta walka podpięta jest ku skrzydłom wygranej Karola. Jednak według mnie nie wszystko musi pójść po jego planach. Karol Bedorf, będąc mistrzem, wcale nie był perełką nad wszystkimi zawodnikami i miał według mnie dużą ilość zaległości, które przeciwnicy po prostu nie wykorzystywali, a jest ona bardzo ważna, by pokonać tego wielkiego misia. Pierwszą sprawą jest jego defensywa. Największe braki odsłaniają się w sytuacji, gdy rywal napiera na Karola z serią ciosów. Tyle razy można było zobaczyć, że Karol ma problem z tym, by wyjść z takiej sytuacji i zamyka się za gardą. Dobra dla Bedorfa byłaby tu zmiana pozycji, wręcz ucieczka na nogach lub zejście do parteru. Gdy ktoś napiera z serią ciosów, cała siła jest przeznaczona w górnym partiom ciała, dlatego przy szarży należy na przykład pamiętać, by nie zostawiać nóg z tyłu, co robił Fernando Rodriguez w swoich dwóch walkach w KSW. Dlatego by zawodnik nie miał jak uciec, powinno wpychać się go w siatkę i tam atakować nawałnicą ciosów. Mimo iż Karol szybko rusza się na nogach, jego sylwetka jest dosyć ciężka w cudzysłowie, dlatego trudno mu zmienić pozycję. Wiemy też, że Pudziana główną bronią są sprowadzenia. Kolejnym tematem będzie właśnie defensywa przed sprowadzeniami u Karola, której także nie ma. Pamiętajmy, że nie tylko my oglądamy walki Karola, a on sam również, więc przez te 2 lata mógł zniwelować te błędy i już w sobotę możemy o nich zapomnieć. Są to tylko moje założenia, jednak będę pewny tego, że Bedorf będzie bazował na kopnięciach jak zawsze. Tym może świetnie skontrolować sobie dystans i nie dać Pudzianowi zbliżyć się do siebie. Wiem, że na internecie Pudzian także chwali się swoimi kopnięciami, ale nie sądzę, by były już tak dobrze wyćwiczone jak Karola, a co więcej tak dobrze używane. Jeżeli miałbym postawić na wygraną Pudziana, to oczywiście przez decyzję i sprowadzenia, a na Karola mogę postawić wręcz wszystko. Jednak cały pojedynek stawiam sobie 55-45 na Karola Bedorfa. Niech ten misiek wraca, bo trochę go brakowało. Kolejnym pojedynkiem, który mnie ciekawi, będzie o dziwo nie walka Michała Materli, a Wagner Prado vs Chris Fields. Ich style walki po prostu według mnie podpasują do siebie i będzie szansa, że stworzy się nam dobra walka. Chris Fields, czyli długi, śliski pająk, mający potworny zasięg nie tylko w ramionach, ale także jego nogi potrafią zaskoczyć. Jeżeli chodzi o ich sylwetki, to obaj mają problem z zestawieniem się przed ciosami w korpus oraz cała ich sylwetka nie jest zbyt motoryczna do tego, by się przed kopnięciami uchronić. Dlatego ta walka może zapowiedzieć się bardzo ciekawie. Brazylijczyk włada ogromną siłą w swoich rękach, przynajmniej kiedyś tak było. Potrafi zaskoczyć we wszystkich płaszczyznach i raczej Fields nie chciałby być na dole, ponieważ jakakolwiek jego seria może cię po prostu ogłuszyć. Chris jest za to bardzo elastyczny, śliski, tak jak już mówiłem, potrafi przekręcić się w parterze jak wąż i wyjść z sytuacji. Minusem jego giętkości jest chyba tylko to, że przez długie ręce i nogi można złapać go za byle jaką kończynę i zacząć wykręcać, ale łatwość sprawia mu także ucieczka, dlatego jest to dla mnie bardzo interesujący zawodnik. W stójce większą przewagę może mieć Wagner, ponieważ według mnie zawodnicy z długimi, chudymi rękami, jak na przykład Kendall Grove, ale nie muszą mieć ogromnej przewagi w stójce, ponieważ po prostu ich ręce nie są w ogóle proporcjonalne do całego ciała, przez co trudno im sobie z nimi w jakikolwiek sposób poradzić. Mogę w tej walce spodziewać się także sytuacji, że Prado nie będzie miał ochoty schodzić do parteru i każe podnosić się Chrisowi przy każdym obaleniu, ponieważ Fields ma tak wypracowane poddania, że nie wiadomo gdzie złapie i tak poczujesz zagrożenie. Prado z tego względu, że jest silniejszy fizycznie, możliwe, że będzie chciał rozegrać część walki wpychając Fieldsa pod siatkę i tak zdobywać także kontrolę nad pojedynkiem. To były argumenty, dla których według mnie ta walka będzie bardzo ciekawa. Mógłbym jeszcze wymieniać i wymieniać, ale może czas na mój typ, a więc postawię tu 55-45 na Chrisa Fieldsa. Nie wiem do końca, jak przygotowany będzie do oktagonu Brazylijczyk, stąd takie, a nie inne typowanie.
Dobrze, więc lecimy dalej, a przed nami Filip Wolański versus Daniel Torres. Dość młodzi zawodnicy z jeszcze nie tak bardzo rozbudowanymi rekordami. Filip Wolański pewnie zbliżający się do rewanżu przynajmniej z Marcinem Brzoskiem, a Torres przed szansą na pokazanie się w najlepszej organizacji, w jakiej chyba jak dotąd był. Także dla obu będzie to na pewno ważny pojedynek i cóż, Filip Wolański na pewno jest trudnym rywalem w stójce, często zmieniającym pozycję, z aktywną głową, z dobrze podniesioną gardą. Troszkę w prowokujący sposób stoi, zwykle prosto do rywala. Rzeczą, nad którą musi popracować, to na pewno skrętem nóg przy ciosach, ponieważ często one mu gdzieś tam zostają i nie idą za rękami. Dobrze czuje pojedynek, nie daje się zwykle zaskoczyć, potrafi uchronić się w tempo przed obaleniami, także zawodnik, który na pewno ma podstawę, ale musi się jeszcze wyszlifować. Co do Torresa, jest na pewno bardzo kreatywny, także czujący pojedynek, chyba nawet lepiej niż Polak, potrafi zaskoczyć w każdym momencie, jego akcje nie są sygnalizowane, bazuje nad swoim lewym prostym, który dla no właśnie prostej sylwetki Polaka może być jedną z podstaw pojedynku. Defensywa Torresa nie jest jakaś idealna, łatwo go na pewno sprowadzić do parteru, nie potrafi w odpowiedni sposób zostawić się nogami, tylko czy Polak będzie chciał sprowadzać, tego nie wiemy. Walka powinna rozegrać się w stójce, ale nigdy nie wiadomo. Przez jeszcze taki brak opanowania i odpowiedniej postawy u Torresa, walkę postawię 60 do 40 na Polaka. Następna walka to nasz Michał Materla z Zawadą. Od razu mogę powiedzieć, że tą walkę stawiam 85 do 15 na Michała, a to z prostych względów. Wiecie, że jeżeli jakiś zawodnik góruje nad swoim przeciwnikiem właściwościami fizycznymi, to praktycznie ten drugi nie będzie miał żadnych szans. Tak właśnie będzie tym razem. Zawada z tą swoją sylwetką ściągniętą z Muay Thai może zostać kompletnie zdominowany przez świetnie ułożonego, pracującego w każdej płaszczyźnie Michała Materle. Ta ciężka sylwetka i ogólnie brak szybkości u Zawady może być tak dewastująco odkryta w tej walce, że boję się o zdrowie naszego kolegi. Wiadomo, wszystko może się zdarzyć, jednak ja tu postawię praktycznie każdy możliwy scenariusz na Michała. Jest od swojego rywala lepiej wygimnastykowany, silniejszy, pracują u niego te mięśnie, o których Zawada chyba nawet nie słyszał, szybszy, zwinniejszy, bardziej czujący pojedynek. Dlatego to wszystko ciekawi mnie z tego względu, że czasem też fajnie patrzy się na kompletną dominację, bo można wtedy zobaczyć wiele zdolności, których w normalnym pojedynku trudno, żeby wyrosły. Dalej Gracjan Szadziński versus Paul Redmond. Paul Redmond, czyli jak ja na niego mówię, mały na zewnątrz, ale w środku prawdziwy tygrys, może mocno zaszkodzić Polakowi przez swoje świetne, naprawdę świetne sprowadzenia, które pójdą w parze niestety z brakiem pracy na nogach u Gracka. Wiecie, Irlandczyk jest wariatem, prawdziwym psycholem, potrafiającym świetnie uciekać na nogach, skracać dystans, uwalniać się z niezwykłych sytuacji i robić z rywalami co tylko chce. Nasz Polak, no według mnie, nie jest zbyt motoryczny, dlatego też może mieć potworne problemy, by dopasować się pod pola. Ja mam nadzieję obejrzeć naprawdę prawdziwą rzeź z obu stron, jednak pojedynek stawiam 70 do 30 niestety na Rudego z Irlandii. Next, Kleber Kojke i Marian Ziółkowski. Co tu dużo mówić. Będzie to pojedynek na pewno nieprzygotowanego jeszcze Polaka na tyle dobrze, by stanąć przed wirtuozem, jakim jest Kojke. Polak jest od niego słabszy w praktycznie każdej płaszczyźnie. Mogę powiedzieć, że będzie to walka dwóch sobowtórów, tylko jeden z nich dostanie minus 50 do umiejętności i tyle. Postawię tu na jakiś submission wykonanie wirtuoza, a jedną szansą Polaka byłoby kontrolowanie jakoś dystansu i nie dawanie sprowadzić się do parteru na punkty albo knockout. 80 do 20 na Kojkę, tyle w temacie. Zostały mi jeszcze trzy ostatnie walki, więc Rajewski versus Leo Zulić. Mam tutaj nadzieję, że Rajewski zdoła zmiażdżyć Zulicza, ponieważ jego styl mi się bardzo podoba, bo tego nie ma postawę niczym Mamet Khalidow z wyprostowanymi palcami i wręcz jest tańczącym byczkiem. Lubi wchodzić w wymianę jego rywal tak samo i mam nadzieję zobaczyć pojedynek z ogromną ilością wymian, kopnięć i ciekawych akcji. Stawiam 70 do 30 na Polaka. Wiem, że chcecie jeszcze usłyszeć, jak postawię Stracha z Erko, a więc 70 do 30 na lepiej przygotowanego fizycznie i raczej kondycyjnie Erko. Tyle. Pozwolicie, że nie będę już typował ostatniej walki, nie oglądałem zbyt wielu walk tych zawodników, dlatego sobie to po prostu odpuszczę. Mam nadzieję, że ten dłuższy materiał, trochę dłuższy, się wam podobał. Nie zapomnijcie o lajkowaniu, zostawieniu komentarza
i do zobaczenia na jutrzejszym live. Cześć!